Hej ludzie, Mejo z tej strony wita się z wami razem Yo. z super.pl, czy tam Repus, PL Repus, jak to woli. O, mój wasal wy... Super let's play, polecam. Patrz, zrobię pauzę. Pojedź na Japonię i zobacz, jaką bitwę toczy moje państwo marionetkowe przeciwko Japonii. Bo Japonia nie płaci wojsku. Co to jest? Okej, okay. Dobra rozgrywka, Japonia. Kuźwa, weź mi słuchawki, przerywają. To zamów od razu dwie pary, również dla mnie. Tja. What the fuck, cały czas są czarne flagi. To nie wiem, to byś musiał wejść na forum Paradoxa i poszukać, co się stało. Bo mi po reinstall gry, jeżeli już musiałem, to zawsze pomagał. To ja ci na przykład radzę wyłączyć tą głupią grę i znaleźć życie. Ale mu dogadałem, widzowi jeszcze, no nie, ja nie mam życia, chłopie, teraz. Tak, ostatnio budowałem image dobrego youtubera, który słucha się widzów, szanuje ich. Bo z innego live'a to psuje. Dobra komedia, Rekus, dobra komedia. A ostatnio się starałem nawet. No nie, ja wiem, że ty się starałeś, ja wiem. Robiłem serię, gdzie nagrywałem na odcinek dziennie i pokazywałem komentarze widzów od poprzedniego. O, Papa Stay będzie rewolucją. Papaj będzie rewolucyjny? Tak, Papa Revolution. Wow, ile... What the fuck? Przesunąłem mapę i wszędzie, na każdej prowincji przybrzeżnej twojej jest jeden statek. Wow! Aż mi grę zcięło na chwilę. Papaj będzie rewolucyjny, to będzie ciekawe. Ja nawet nie wiem, czy papiestwo może zostać republiką. Bo on ma chyba zakodowane, że ma zostać w ustroju papiestwo. O, podbiłem Kyoto, jak miło. Nietolerancyjny Majosie, nie pozwalasz być im tym, czym chcą. Nie, nie, generał mi zdech. Może urodzili się kobietami, chcą być facetami, mieć penisa, ja wiem, co się stało. Japonia zbankrutowała. Jego maksymalne morale to pół. Nawet nie potrzebuje generała, żeby wygrać tą wojnę już teraz. Dobra, Hiszpanio, ile mamy tych procent? 28. Dobra, możemy kończyć tą wojnę. Ale ja bym poczekał, aż będę mieć 363 punkty administracyjne. Żeby móc od razu zrobić wszystkie kory. No my sobie pograbimy trochę jego prowincję jeszcze w międzyczasie trochę. Zresztą Call for Peace, jak jest te początki, jak jest 0102, aż do 0,10 czy 0,15 nie jest aż taki straszny. Zwłaszcza, że mam 1,6 wyczerpania wojną. Tak, Japonia, wiem. Chcemy pokój. W sumie w przyszłym miesiącu już możemy go wziąć. Okej, to okej. Czy ja chcę od ciebie warrepsy? Mogę chcieć. Rewokuj kory. Moje? Znaczy twoje na moich prowincjach? Tja. Teraz będę w stolicy Kilwy i Wargon mi się Warscore podniesie. Całą twoją kasę i możesz wypuścić jakiegoś daimio albo nawet dwóch. Będzie ciekawie. Hajtim ma kolonię na Madaskarze. Aha. Dobra. I wiesz, ile mam teraz bitrate'u w grze? 120 tysięcy. Aha. Dobrze wiedzieć. Bo uwolniłem blokowanie bitrate'u i później dzięki temu mogę na przykład robić 60 FPS-u Full HD i minie nie w ogóle gry. Jak to zrobiłeś? Gdzie to uruchomiłeś? OBS-ie. Na przykład jak masz tam, ustawiasz przepływ, to ustawiasz 1 MB. Raczej tam mi 1000 przepływ, a bitrate 0. I ci w ogóle wtedy nie konwertuje filmu, tylko wrzuca ci taki, jaki masz.
i po prostu w jednym programie, na przykład jak wysyłam film, coś w tym stylu, albo idę, nie wiem, się umyć, to ustawiam tak 2-3 filmy do szybkiego renderowania i mi zmniejsza właśnie objętość filmów. I te wyglądają tak, jakby były normalnie robione. Czyli, że właśnie bez konwersji. State'y chcą ziemię, nobility chce ziemi, okej. Okay. Proszę bardzo. Jeszcze! Jeszcze? O, dwie skubańce. No. Dobra, ja chcę tak przejść sobie przez was, Hiszpanią. Mam nadzieję, że Hostile Core Creation Mass. Ciekawe. Zaczynamy do tego 167 punktów. 20% droższa artyleria przez 2 lata. Pewnie to się zmniejszy. Dobra, ryzyko buntu jest pewnie horrendalne wszędzie na terenie Manchurii, więc wojska powinny być poustawiane na całej Manchurii. Madryt zdobyty. Wróciłeś? Nie tęskniłem. No, w sumie racja z tym szogunatem Kuri. Japonia w tamtym okresie nie istniała. No, istniało miasto cesarza w Kyoto. Ale to nie cesarz rządził Japonią, tylko szogunat. A szogunem był najsilniejszy daimyo. Ta. Ale wszyscy byli pod władzą. I na przykład cesarz w Japonii istnieje do dzisiaj, ale... Cesarza, nie? Ale robi to, co zawsze, czyli w sumie nic. No, nie, teraz ma taką... Jest takim jakby prezydentem, nie? Tylko, że... Czyli nadal nic, czyli podpisuje papiery. No. Andrzej, weź tak, podpisz. Tak jak królowa w Wielkiej Brytanii, nie? Na takiej samej zasadzie. Ej, Andrzej, weź podpisz. Okej. Okay. Dobra. Z jakiegoś powodu nagle tracę kasę. A, pewnie przez te forty. Nie zdziwi. Minus 41. 87 na 96. No jeszcze trzeba trafić. Utrzymanie fortów, okej. Okay. Moje wyczerpanie wojną w tej wojnie. Pół. A kiedy mam zamiar tak zmasakrować w tej wojnie? Teraz przejmuję stolicę, no i Warscore skacze. Nie obchodzą mnie stosunki z Bengalem. Bengal jest moim rywalem. On cię powinien bardzo obchodzić. No, obchodzi mnie jak zeszłoroczny śnieg. Ole! Mejos. Co? Nie wiedziałem, że znasz takie teksty. Co? Teksty. Czy ja zająłem całego tego Wiktoria Karda? No właśnie, ja swoje Victory Cardy nie sprawdzałem, bo już wszystkie zdobyłem. Bohemia, tak, White Stone. Ja całego, tylko go muszę okorować, tak? Ile masz Victory Cardów? To jest mój trzeci. A, to już trzymam zrobione. A nie, mam, teraz się pojawił czwarty. Lower Burma. O. Ja nie mam czwartego. Chyba, że mam gdzieś na zadupiu. Lower Burma, o kuźwa. Wybrzeże Bengalu. Okej. Okay. Muszę być w trakcie pokoju, żeby mi wyskoczył estate. Masz wojnę, czy jesteś w pokoju? Estate? Nie estate, victory card. W trakcie pokoju jestem. To może mi wyskoczy, jak będę miał pokój i się okaże, że akurat Hiszpanią, z którą będę miał trusa. No. O, mam call for peace. Prawda. To możliwe. Prawda, Kuri. Piri. Nie ma tak widzieć Hiszpanię podbitą przez Otomanów. Jej! Muszę zobaczyć jakiś dobry pokój tutaj. W
Armę się zgodzą, a na Messinę? O, 8 poziom fortu tu jest, więc ja chętnie wezmę Messinę. Może Urrepsy? Nie. Za dużo. W sumie te transportowce na razie mi nie są potrzebne. Możemy zrzucić kotwicę. Nie będziemy musieli za nich tyle płacić, chociaż oni i tak kosztują prawie nic. Ładny pokój wziąłem? Oj, opuścili koalicję, bo jestem za mocny. Wait a minute. Nie. Nie, że jesteś za mocny, tylko masz z nimi truce, więc zostali wyrzuceni z koalicji. No tak, bo chodzi mi o to, że nie ma Hiszpanii, jestem już za mocny dla nich. Aha, o to mi chodzi. Inni ludzie z koalicji. Okej. Okay. Jeszcze tylko o sobie myślą. O mnie? Jakim mnie? Ja się o ciebie troszczę. O ciebie oraz tej drugiej osobie, czyli o tobie. Resztę korów. Ostatni kor mi został. Otomani mają teraz jeszcze brzydsze granice. Proszę wyjść. Wow! Nie! Czemu moja flota płynie tam? To samobójstwo z Kilwą. Kultura jest akceptowalna. To nie powinniśmy mieć żadnych buntów w tym momencie. Nie. W Adonki... Daj na dwójkę na chwilę. Dosłownie na chwilę. W Tuwan... Te unresty szybko popodnosić. Znaczy, że ten autonomię. Unresty obniżyć. Czekaj, bo cię w ogóle nie słyszę. Słuchawki mi się kurde, chyba że spieprzyły do końca. Dwójkę weź, dwójkę! Dwójkę weź. Wow. Okej. Mamy zagrać z repusem w Who's Your Daddy? Co? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Strać 800 kasy, zyskaj merkantylizm i lojalność gildii, czy nie zyskuj lojalności gildii? To jest to, że powiedziałeś lojalność gildii, chce mi się w Obliviona grać, jak tak możesz? Tak, to jest taki momentalny odruch, tak mi się zachciało. O, regencja. Okej, okay. 20 tysięcy buntowników. Whatever. Ile mam lat tej regencji? 7. No cóż. Wy jesteście najbliżej. Jakiegoś generała mamy? Nie mamy. Spójrzcie mi generała. 2, 3, 5. Okej, okay. Będziesz popierdzielać jak na osiołku. Jakbyś miał motor w dupie. O nie, 70% overexcency. To muszę coś zbić najpierw. Zanim pisa wezmę. Pamiętaj, Majos X w chińskim czyta się jak Xi. A, czyli to jest Xining, okej? Okay. Pewnie wiedzieć. O, wybuchli separatyści akurat w prowincjach, gdzie stało wojsko. Ale przypadek. Paragwaj powstał. Haiti także na przykład. Ciekawe. Tierra Austral. Aha. Hiszpańska Australia. Okej. Nie Paragwaj, tylko Pagarajung. Co? A. No, whatever. Ale teraz mam drogę na Afrykę, Boże. Songhai, Timbuktu, Fulo. A Francja ma dużo protektoratów, ale im pocisnę protektoratów. Dzień dobry, Michael. Ja tam wolę rewolę. Paragwaj jest w Ameryce Południowej? Możliwe. Zapewne znasz mapę lepiej ode mnie. Bo rzadko grywam w Wiktorię dwójkę, a w Europie czwórce Paragwaj
Jeszcze nie widziałem. Stabilne jeszcze 35 punktów z każdej kategorii. Mogą być punkty. Okej, załatwcie w końcu tych buntowników. A później 6 lat regencji. Moja religious unity wynosi 99%. Boże. A moje 125, mimo że mam niekończący się suwak. Najwiedz chce pomóc w wojnie przeciwko Huai, Lan i Wu. Lan? Gdzie jest Lan w ogóle? Daj mi chwilę. Nie. Jest Lan. A Lan Na, okej. Okay. Dwie prowincje. Nie mam tu żadnej armii. Kto jest jeszcze twoim sojusznikiem? Tylko ja. Dobra. Pomożemy ci. Czemu nie? W takim razie sprowadźmy ze dwie armie tutaj. Albo może nawet trzy armie tutaj. Kiedy chciałbyś wojnę z Bengalem? Po tej wojnie najprędzej. Jestem tutaj. Wow! 5-3-2. Ale generał. Gdzie znajduje się Roh? Delhi. A to dostanę za Conqueror Roh w Delhi? Przed chwilą 5-3-2, teraz 2-2-2-3. 2-2-2-3. No. Skurdzie. Jednogwiazdkowy, okej. Okay. Ma 3 w oblężeniu. Bardzo szybko podbijał, to mi się podoba. Chorować się, kurde, szybko. Mayo's big white blob. Tak, jestem mniejszy niż Mongolia w historii. No, możliwe. Mongolia miała chyba jeszcze północne Indie i dochodziła do wschodu Europy. Mniej blobowaty. Aż żadnego pity, ani nic w tym stylu nie dostaje za nawracanie. To znaczy lordzie? Jaki lordzie? Spadasz na razie, Miatron? O, spójrz na Kongo, jakiego Wastelanda zdobyli. Na Kongo? Tak. Co zdobyli? Wastelanda. A, ciekawe. W sumie to jest jedynie on graniczy z tym Wastelandem, więc... A to dziwnie wygląda, przynajmniej teraz będzie tak zrobione, że będzie to połączone, to Kongo z tym z zachodnia ze wschodnią. Będą tam jeszcze państwa się znajdować. Ale widziałeś streama z Europy właśnie? Czyli ty pewnie nie, bo byłeś w pracy. Jak tam cheatowali od razu tego, mgłę wojny usunęli? Jak usunęli czyli wojnę? Kodem, znaczy nie mgłę wojny, tylko te prowincje do odkrycia. Usunęli, od razu zmieniali, skakali pomiędzy państwami. Jebaki. Ciekawe. Okej, szybko korować te prowincje. Potrzebuję, ile tu jest potrzebne? Potrzebuję mieć maksymalnie 21 overksencji. Od tego, co chcę. Luba terra incognita. Może ty tu masz wszędzie level 8 fortu? Serio? To może zanim zaczniemy podbijać cokolwiek. A raczej nie będę podbijać niczego. Nie chcę tracić manpowera na podbijanie 8 poziomu fortu. To jest masakra.
A to trwa i trwa i trwa i trwa i trwa i trwa. Po prostu będę ich trzymać z dala od mojej ziemi, a zdaj wiatr, róbcie sobie co chcecie. Ładnie wyglądam? Ło kurdełe. Piękność i stylowa? No ja dołączyłem do orkiestry, wbijaj na kadzielnie, zrobimy boys band. Stylowa czy nie stylowa? Co stylowa? Moje państwo w Afryce. No. Z jakiegoś powodu te dwa Wastelandy... A nie, to nie są Wastelandy, to są do kolonizowania, okej. Okay. Haiti w Madagaskarze. Co? No mówiłem ci już, tak nie słuchasz. Zresztą akurat tego nie zajrzymy. Chyba nie zrobimy już kolejnej serii, Mając, jak ty mnie tak bardzo ignorujesz na tych seriach. Ja się czuję bardzo urażony, jak ty, jak mówię coś dwa odcinki temu, ty dopiero teraz to zauważasz. Tak bywa. Moje poczucie samotności, raczej poczucie tego... ważności spadło do zera, mam stany depresyjne, muszę iść do psychologa. To niedobrze. No i jesteś dla mnie bardzo toksycznym youtuberem, no i muszę z tobą skończyć. Chyba nie ogarniasz, co się dzieje w tej najnowszej dramie. No, czy... jakiej dramie? Ator kontra Gimper. A to dalej trwa? No, Ator pozwał Gimpera do sądu. Niech się sądzą. Nie to tam rybka, co oni będą robić. Ja i tak na polskim YouTubie siedzę tyle, co wcale praktycznie. Ignorujesz. Nie licząc oczywiście siebie, nie? Wow. Daj na trójkę, jak możesz. Ile pięć różnic w technologii? To jest dużo. Właśnie zgusiowałem całą armię. I straciłem 800 ludzi. Oni 3K, 30K. O, Tatooine mi się okorował. Repusa chyba łapie okres. Zdarza się najlepszym. Tak. Yeah. A, Pagarujung wypowiedział wojnę Dajwiet. Pagarujung jest w sojuszu z Hiszpanią. Nie. USA istnieje, ma 70 tysięcy wojska. Bo kupuje Wichang. USA istnieje? W którym miejscu? A gdzie może USA istnieć? Nie wiem, czasami się pojawiają w ciekawych miejscach. A USA jest portugalskie, the fuck? Okej. Okay. British Mexico. Teraz ten sorry, że was tutaj zablokowałem i pobiję, ale nie wiem jak odejść z waszej drogi. Gdzie masz teraz te marwy? W Haiti. A, w sensie tu. Nie. No nie, na Tatooine mi bunt wybuchł. To ten Luke, to ten Ben. Jak oni tak mogą? Ty, atakują mnie. Ciekawe. Ciekawe posunięcie. Hehe, posunięcie. O, Light Sheet Combat Ability. A nie, to jest handlowy. Gdzie są galery? Wygram nie. Czy przegram? Chyba wygram. Przegrasz chyba. Portugalskie USA, brytyjski Meksyk, haitycki Madagaskar. A higher the power of alternative history. Na razie gram pokojowo, gdyż nie mam punktów administracyjnych, by korować prowincję. A z takiego overextensu nie będę się rzucać.
Była Tatooine, wróciłem. Ja właśnie skorowałem wszystkie prowincje. Melios, no jest sprawa. Słucham. To jest zakończenie odcinka. A, czemu nie? Do zobaczenia w kolejnym, pa. Na razie.